kontrowersyjna. Ta pani wcale nie jest kontrowersyjna. Jest bigotką, homofobką i antysemitką. Podobnie jak jej mąż. Zresztą expert et men. Nazywajmy rzeczy po imieniu takimi, jakie są. I link do artykułu w Gazecie Wyborczej. Ten tweet z 12 marca tego roku, napisany i opublikowany przez wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja, uderza bardzo ostro w dobra osobiste pani kurator Barbary Nowak. Uderza w jej cześć, w jej dobrą renomę zawodową. Jako pełnomocnik pani Barbary Nowak wzywam pana, panie prezydencie, do natychmiastowego wycofania się z tych słów i do opublikowania do dnia 5 kwietnia tego roku przeprosin na pana koncie na Twitterze oraz na właściwych kanałach komunikacji miasta stołecznego Warszawy. Musi pan zakończyć to naruszenie dóbr osobistych. Wzywam też pana do zapłaty zadośćuczynienia w kwocie 30 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na stypendium dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Trzeba zakończyć ten hańbiący spektakl.